Dzień dobry Państwu, mówi Paweł Kula, polski lekarz pracujący w Szwecji. Dzisiaj o seksie po szwedzku. Jako Polak żyjący w Szwecji jestem pod wrażeniem artykułu z październikowego numeru Charakterów. Artykuł pod frapującym tytułem Muszla miłości i inne synonimy waginy, czyli seks po szwedzku. Przyznacie Państwo, że jest to intrygujący tytuł. Pozwolicie, że zacytuję wybrane fragmenty tego artykułu o różnych obliczach miłości, seksie, wolności i ryzyku, a także o podobieństwach i różnicach między kochającymi Polakami a Szwedami. Z Katarzyną Tubylewicz, autorką książki Szwedzka sztuka kochania, rozmawia pan redaktor Marcin Wilk. Pani Katarzyna Tubylewicz to pisarka, kulturoznawczyni i tłumaczka z języka szwedzkiego. Nie wiem, czy zauważyłeś coś, co wydało mi się bardzo ciekawe i bardzo szwedzkie. Absolutna większość moich rozmówców podkreśla, że dostrzegają wyraźną różnicę pomiędzy miłością a seksem i uważają za wspaniałe, jeśli seks i miłość idą w parze. Ale jednocześnie jest dla nich oczywiste, że seks to przyjemność, której można doznawać także z ludźmi, których na przykład lubimy, a nie kochamy. A miłość to jest jeszcze inna sprawa. Widzę tu dużą różnicę kulturową. W Polsce wciąż strasznie silny jest moralny nakaz łączenia seksu z uczuciowym zobowiązaniem. A jeśli owego zobowiązania nie ma, to seks jest błyskawicznie sprowadzany do poziomu czegoś nie do końca dobrego, podejrzanego, jakichś relacji łączących się z wykorzystaniem albo ryzykiem zranienia. Ma to moim zdaniem fatalne konsekwencje, zwłaszcza dla młodych ludzi. Niedobrze jest zmawiać sobie lub komuś miłość tylko po to, by spróbować seksu. W tych sprawach zawsze najlepiej działa uczciwość. Czytając swoją książkę, zacząłem się zastanawiać nad rolą języka. Myślisz, że pisząc po szwedzku mogłabyś pozwolić sobie na więcej? Myślę, że szwedzki łatwiej wpuszcza w siebie seksualność i ciało. Potrafi na przykład być bardzo erotyczny, nie wpadając w wulgarność. Polski niezwykle łatwo osuwa się w wulgarność albo oferuje określenia niemal medyczne. Po szwedzku można powiedzieć o penisie kuk. To zresztą słowo pochodzące z XI wieku, co do którego etymologii pierwotnego znaczenia nie ma zgody. Jedna z teorii mówi, że pochodzi od staronordyckiego słowa kuku, oznaczającego kukułkę. I to jest fajne, mocne słowo, które nie ma w sobie śladów pokrewieństwa z przekleństwami. Może także dlatego, że szwedzkie przekleństwa z reguły kręcą się wokół motywów religijnych, rzuca się diabłami i szatanami oraz odsyła ludzi do piekła. W języku polskim przeklinanie to rzucanie mięsem, czyli bardzo często odnoszenie się do ciała, płci i właśnie seksu. W brzydki sposób. Poza tym szwedzki wydaje się też erotycznie bogatszy. Wystarczy zajrzeć do słownika synonimów w internecie. W polskim słowniku dla medycznej waginy mamy 3 synonimy. W tym słowo tak okropne jak srom. Po szwedzku synonimów jest 15 i są w nich słowa uroczo brzmiące jak kisemura, vulva oraz sherlexmusla, czyli muszla miłości. Sherlexmusla, czyli muszla miłości. Bardzo mi się spodobał fragment, w którym piszesz, że w Szwecji wyrazem miłości może być lubię cię. Prawda? A to lubię cię to tak strasznie ważny element dobrej, nieneurotycznej miłości. Niedawno dowiedziałam się, że po śląsku kocham cię to ja ci przaja, czyli ja ci sprzyjam. Bardzo mi się to spodobało. To jest właśnie bliskie szwedzkiemu, z jednej strony powściągliwemu, a z drugiej tak niesamowicie ciepłemu. Ja tycker om dig, lubię cię. Ja tycker om dig, lubię cię. Które może być wyrazem miłości. Na pewno nie ma miłości bez lubienia siebie. Bez tego każda relacja jest po prostu neurotyczna. W ogóle dochodzę do wniosku, gdy cię słucham, że Polska jest jednak piekielnym krajem dla spraw erotyki i seksu. Te wszystkie wyrzuty sumienia, życie w grzechu i poczucie winy nie ułatwiają niczego. Łatwo byłoby tu oczywiście zwrócić winę na Kościół katolicki, choć wydaje mi się, że sprawa jest o wiele bardziej złożona. Zgadzam się. Oczywiście religia wprowadziła wiele złego. Łączenie seksu z brudem i grzechem, kult dziewictwa, epatowanie wstydem, przekonanie, że seks powinien w zasadzie służyć głównie prokreacji i oczywiście brak tolerancji dla relacji nieheteronormatywnych. Długo można by o tym mówić.
Ale polskie poczucie, że seks jest nieważny, że jest czymś wstydliwym, czymś, czemu nie powinno się dawać zbyt wiele miejsca, ma też moim zdaniem silny związek z polskim opętaniem historią wielką sprawą. To zawsze było coś ważniejszego niż miłość. W tym kraju nawet trudno znaleźć przykłady dobrych książek o miłości i namiętności rodzimych autorów. A jak mamy u Reymonta cieszącą się seksem bohaterkę Jagnę, to musi ona zostać wywieziona ze wsi na wozie z gnojówką. Kobieta upadła. To na koniec spróbujmy poszukać definicji miłości. Podoba mi się twoja propozycja, w której zmieścić się muszą i wolność, i wzajemność. Jonas, partner Nilsa, bohater twojej książki, dorzuca, że w miłości dochodzi też o poczucie absolutnego zaufania i bezpieczeństwa. Tu niestety muszę trochę polemizować. Zgadza się bowiem również z poglądem, że miłość natury jest czymś bardzo niestabilnym i w gruncie rzeczy niebezpiecznym. Myślę, że zgadzam się bardziej z tobą niż z Jonasem. Wprawdzie w moim odczuciu miłość jest czymś niosącym dobro i potrzeba w niej mnóstwo zaufania, ale jest też niebezpieczna w tym sensie, że jeśli jest prawdziwa, to ma moc całkowitego zmieniania rzeczywistości. Dla miłości zmienia się też życie. Ale może być i tak, że ta miłość, o której teraz mówimy, to szalona namiętność, stan euforii, a Jonas opowiada o miłości partnersko-rodzinnej. Mam wrażenie, że to często dwie różne rzeczy. Oczywiście ideałem byłoby, gdyby ludzie najpierw przeżywali namiętność, od której świat radośnie trzęsie się w posadach, a potem, jeśli zdecydują się na dzieci, wchodzili w stan łagodnej miłości przyjacielskiej, która jest zdecydowanie lepsza na czas opiekowania się potomstwem. A później, gdy dzieci zostaną odchowane, mogłaby wracać dawna namiętność lub jeśli powrócić nie może, mogłaby się pojawić nowa miłość. My dziś w końcu dość długo żyjemy i możemy odgrywać w życiu różne role i przechodzić przez kolejne etapy doświadczeń. Także w miłości. Nie do końca podoba mi się koncepcja par, które po odchowaniu dzieci mówią do siebie mamusiu i tatusiu, a ich najsilniejszą wspólną emocją jest ta, czy oglądać dziś wieczorem serial, czy może jednak film. Wracając do definicji, świetnie mówi inna twoja bohaterka Lena Anderson, miłość to uczucie, że dotarło się na miejsce. Świetnie, bo błyskotliwie, choć jednocześnie chce się polemizować, przypominając, że miłość to również nieustanna przygoda i podróż. I gotowość do zmiany. Podobnie o miłości mówi Herman Lindquist, który znalazł miłość i namiętność życia po 60. On, otwarcie przyznający się, że nigdy wcześniej nie potrafił być wierny, ma dziś poczucie, że przybył do portu i od 10 lat jest do szaleństwa zakochany w tej samej kobiecie. Uwierz mi, że jak spotka się razem z jego żoną Lilianą, to w tym ich porcie panuje niesamowita, elektryzująca energia. Tam na pewno nie ma żadnej nudy. Ich port jest przygodą. Ale generalnie definicji miłości jest po prostu wiele i one mogą nam się zmieniać w życiu. Ja sama chyba inaczej zdefiniowałabym miłość dziś niż powiedzmy 20 lat temu. A najchętniej wstrzymałabym się z definicjami, bo się nadal zastanawiam, czy miłość jest akurat dla mnie. A może miłość w ogóle jest trochę niedefiniowalna? Może i tak. Zaręba Bielawski stawia sprawę radykalnie i mówi, że nie ma dzisiaj wielkich różnic w podejściu do seksu i miłości między Polską a Szwecją. Maciej Zaręba Bielawski to znany dziennikarz i pisarz polskiego pochodzenia, znany w Szwecji, ale również i w Polsce. A Piotr Pietucha, który po kilkudziesięciu latach życia w Szwecji, którą kocha i rozumie, i kiedy wrócił do Polski z miłości do kobiety Manueli Gretkowskiej, podkreśla różnicę między polskim mentalem katolickim a oceanami szwedzkiej tolerancji. Jednocześnie zwraca on uwagę na to, że pewne różnice w krajach europejskich mają dziś charakter raczej klasowy, a nie narodowy. Ludzie o szerszych horyzontach intelektualnych, ludzie kreatywni, artyści są zazwyczaj bardziej liberalni, mają też często luźniejszy stosunek do seksu, obyczajowości itd.
To nie jest tak, że Szwedzi powinni uczyć wszystkich Polaków tolerancji dla różnorodności związków, bo wielu Polaków jest już tolerancyjnych. Szkopuł polega na tym, że okropnie nietolerancyjne jest państwo i jego instytucje, że Polska jest dziś tym krajem w Europie, w którym ludzie mają na przykład najbardziej ograniczony dostęp do środków antykoncepcyjnych. W Szwecji działają za to specjalne przychodnie poradnie dla młodzieży i ludzi młodych do 25 roku życia, gdzie można przyjść z ulicy i dostać za darmo środki antykoncepcyjne, wykonać bez problemu wszelkie badania, porozmawiać o seksie, otrzymać poradę. Taki niby drobiazg, a jak ważny. Może więc liberalni Polacy powinni się przede wszystkim nauczyć od Szwedów, jak wybierać mądrych polityków o otwartych głowach. A Szwedzi? Czego mogliby się nauczyć od Polaków? Ja zawsze lubię w Polakach odwagę, nawet pewną dezynwolturę w wyrażaniu swoich myśli i emocji. To często łączy się też niestety z przegięciami, brakiem poprawności politycznej lub zwykłym chamstwem i ten element polskiej spontaniczności mi się nie podoba. Ale jest w Polakach jakaś większa łatwość wyrażania radości, wzruszenia, tęsknoty i wielu innych uczuć i to według mnie jest generalnie dobre. I jest czymś, czego Szwedom trochę brakuje. A z drugiej strony, gdybyś spytał mnie o nauczycieli z mojej książki, wskazałabym tych, którzy dla miłości potrafili dużo zmienić i podjąć jakieś ryzyko. Ja bardzo cenię w życiu odwagę. Sama nie jestem szczególnie tchórzliwa i swoimi mistrzami potrafię czynić tylko i wyłącznie ludzi odważnych i pozbawionych hipokryzji. Bo zakłamanie to wyjątkowo paskudna forma tchórzostwa. Przyznacie Państwo, że to rzeczywiście interesująca wymiana zdań i poglądów między panią Katarzyną Tubulewicz a panem Marcinem Wilkiem. Na koniec kilka słów komentarza Polaka żyjącego w Szwecji, lekarza rodzinnego. Otóż z tą tolerancją w Szwecji, albo jak zostało powiedziane, oceanami tolerancji, to bym nie przesadzał. W ostatnich wyborach parlamentarnych w Szwecji wrześniowych partia Sverige Demokraterna, która jest uważana za antyimigrancką partię, zdobyła 20% poparcia i jest drugą co do wielkości partią w Szwecji, a jej przywódca Jimmie Åkesson nie jest zapraszany na uroczystość wręczenia Nagród Nobla, tak jak przywódcy innych partii, bo jest uważany za narodowca, a nawet faszystę, chociaż moim zdaniem on po prostu zwrócił uwagę Szwedom, że powinni być ostrożni w przyjmowaniu imigrantów z krajów afrykańskich czy z Azji, imigrantów, którzy w Szwecji szukają przede wszystkim socjalu i cieszą się, że Szwecja jest państwem nadopiekuńczym. Druga uwaga to nie tylko dla lekarza pierwszego kontaktu, jakim jest allmänläkare w Szwecji, jest jasne, że promiskuityzm w Szwecji, zwłaszcza w młodszych grupach wiekowych, jest bardzo rozpowszechniony i osoby, które mają przypadkowe kontakty seksualne z nieznanymi sobie wcześniej osobami, następnego dnia przychodzą do lekarza przestraszeni i proszą o badania w celu wykluczenia
chorób przenoszonych drogą płciową. Mimo że edukacja seksualna w Szwecji jest, stoi na wysokim poziomie, to jako lekarz muszę stwierdzić, że ilość przypadków chorób przenoszonych drogą płciową jest w Szwecji stosunkowo bardzo wysoka. I to nie tylko takich powszechnych jak chlamydioza czy opryszczka narządów płciowych. Kolejna uwaga to mimo wspomnianych poradni dla młodych osób na temat i dostępności środków antykoncepcyjnych, w Szwecji aborcja jest relatywnie bardzo często przeprowadzana i Szwedzi traktują prawo do aborcji tak jak prawo do wolności słowa, ale kiedy byłem na stażu na oddziale ginekologiczno-położniczym, to nawet ginekolodzy etniczni Szwedzi przyznawali, że raczej powinno się stosować antykoncepcję niż aborcję. Co ciekawe, w Szwecji eutanazja nie jest dozwolona i to jest dobre, bo w społeczeństwie, gdzie 20% populacji to są ludzie starsi, to gdyby prawo do eutanazji było stosowane, to można sobie wyobrazić, jakby wyglądała rzeczywistość szwedzka tej, jak to Szwedzi uważają, przodującej, awangardowej demokracji świata. I w końcu stosunek do osób o odmiennej orientacji seksualnej to jest oczywiście oczywiste, tolerancja jest oczywistą oczywistością, ale proszę sobie wyobrazić, że w Szwecji nie tylko corocznie odbywają się w wielu miastach i miejscowościach Pride Parade, ale przez cały tydzień trwa tydzień poświęcony odmiennej orientacji seksualnej. Od przedszkola po przychodnie widać tęczowe flagi, autobusy komunikacji miejskiej jeżdżą z flagami tęczowymi przez cały tydzień. Wtedy osobnicy heteroseksualni, tacy jak ja, mają prawo zastanowić się, kiedy demokratyczna i tolerancyjna Szwecja wprowadzi tydzień poświęcony właśnie orientacji heteroseksualnej. Dzisiaj dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na następne spotkanie. Do widzenia.